Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLDK i znajdujemy się ponownie w Alanie Wake'u, moi drodzy, i zauważyłem w oddali tej kartkę właśnie, do której to chciałem się udać, gdyż już od samego początku chciałbym tutaj zacząć coś bardziej z właśnie z fabułą. The Taken may well be the tool the darkness favors over any other. At some point, they used to be human, but whatever humanity they once had is long gone. Now they're just shells covered and filled by darkness. O właśnie, to jest na przykład the Taken, Mr. Wytłumaczenie. Are more grotesque and varied than the ones I first encountered in Bright Falls. But I know how to deal with them. I'd be lying if I said they don't frighten me. But I've survived worse. To jest wytłumaczenie, czemu są nowi wrogowie, czemu teraz są inni. Kurde, to jest dobre, w sensie naprawdę to jest dobre, bo to jest dobre wytłumaczenie. No, w jakiś sposób wpletli to w fabułę mimo wszystko. I to jest naprawdę plusik jak najbardziej. Tylko cholera, widzę, że mi brakuje kilku stron i to nawet strony chyba z poprzedniego podejścia, więc wiecie, tak troszeczkę przydałoby się tutaj poeksplorować. Okej, okay, to jest w sumie w środku. Tak, oczywiście znowu. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you. Is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. Dobrze, dobrze. Dzięki. Czy jest coś wartego uwagi? No, jest ten telewizor, tak? Zobaczmy, czy coś znowu w nim będzie. Tak. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. No jest popieprzony, no. Classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. Pogrzany, no. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. Ja powiem, nie zgodzę się co do rozczłonkowywania. Zdecydowanie są lepsze rzeczy do tego. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Ona więc będę MacGyvera przy okazji. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Dobra. Właściwie już poszedł na szczęście. Nie zgodzę się co do tego noża. Zdecydowanie to nie był nóż, który by się nadawał do rozczłonkowania. No ja o takich rzeczach do was mówię. I have the replacement part for your telescope, doctor. Pierwszą rzeczą, którą właśnie chciałem zrobić, to jest zabranie amunicji, bo jest mimo wszystko mi cholernie potrzebna. Właśnie do tego, żeby sobie naładować pistolet. Dobra, nie podkręcałem rur. To jest błąd. Aż nie mogę. Póki nie zamontuję tej części, chyba nie mogę tego zrobić zresztą. Dobra, zainstalujmy to. Znaczy, kurzmy. Tylko do tego się to w sumie nadaje. Don't start it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. Tak. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. Nie, już się spieszy, co? Oczywiście, on ledwo otworzył drzwi, już jest zmęczony. Standard.
A musimy zdecydowanie gdzieś znaleźć, kurczę, tą ostatnią kartkę, bo mi się to bardzo nie podoba, że nie mam kilku kartek. Po prostu. Wszystko chyba zebrałem w poprzednich lokacjach. A oczywiście nowi przeciwnicy standardowo się musieli pojawić, znaczy no nowi. Nie są nowi przeciwnicy, ale więcej po prostu ich jest. Baterii możemy tak, wiecie, używać dowolnie, jak samo było w sumie w poprzedniej części. Baterii mieliśmy zawsze zapas. Nigdy nie było tak, żeby nam brakło baterii. Zobaczę jeszcze w tą stronę, czegoś nie ma ciekawego, ale wątpię, widzę, że to już w ogóle jest spadek. No właśnie na 99% to nic więcej nas nie czeka. W ogóle wiecie, co jest fajne? Właśnie to, że oni mogą przechodzić przez te wszystkie... Cholera, tego nie chcę właśnie. I się do tego granatu oberwać, czy cokolwiek to było. Że oni mogą przechodzić przez te ogrodzenia. A, zaraz jeszcze tego trzeba załatwić najpierw, zanim się zajmiemy tym dużym. Dobra, załatwiony, jeszcze drugi duży. Bum, bum, dobra. Po wszystkim. Chyba również po wszystkim tej w okolicy. Nic się tutaj nie odzywa, jakieś specjalnie. A w ogóle to jest jeszcze radio, zapomniałem o nim. Przepraszam. You guys are coming through for me. Pretty little lights just started blinking on my board here, and that means there's a caller out there. You know, when the hours stretch into eternity like this, when it feels like I'm stuck in a rut and just reliving the same endless night over and over again, I feel genuinely touched by someone actually reaching out to me, breaking the monotony. I just want you to know that it really matters to me. Caller, you're on the air. You suck, Eddie! did you know that this is my dream job? True fact? Uczy je gościowi. To było cholernie niemiłe. Dobra, zaraz zajmiemy się oczywiście tym systemem chodzenia, tylko wiecie co, najpierw chciałbym znaleźć tą pieprzoną stronę. Wydaje mi się, że może być tam, bo tam jest, to jest jedyne miejsce, w którym jeszcze nas nie było, że tak powiem. Bardziej. Tak właśnie usłyszałem, że oni się porespili. Dobra. Dobra, ładowanko, szybkie. Bierzemy teraz naszego Uzika, czy też nasz pistolet maszynowy, jak to woli. I właśnie biegniemy tutaj, aby zobaczyć, czy tutaj gdzieś nie ma właśnie jakiejś kartki. A nie, no tutaj chyba wszystko też zebrałem za pierwszym razem, gdy grałem. A. O. W razie, gdzie to może być? No to jest naprawdę dobre pytanie. A. Tutaj też nic nie widzę, niestety. O, ale jest już jedna. Tutaj, chowana. Też wątpię, czy ona dotyczy tamtego, skoro się tutaj pojawiają przeciwnicy. Raczej jest nowa. Zresztą wielu nowych i tak nam brakuje, więc... Nie ma, że pewien, że ona będzie nowa. Dobra. Załatwiony. Zresztą mam już prawie wszystkie kartki, czyli praktycznie zbliżamy się do końca. O nie, jednak to była ta, której nam brakowało. Okej, okay, super. After my disappearance, they thought I was dead. I might as well have been. I know it's been 2 years. I know Alice has moved on. I've tried to find a way back to her, back to my life, but escaping the dark place is almost impossible. Time does strange things here, but dreams and radio signals can pierce the veil between the worlds. Okej, czyli w ten sposób to działa. W sensie on ma tak jakby... jak jest teoria wielu wszechświatów. Tak samo Alan tutaj próbuje coś niecoś powiedzieć. Próbuje, wiecie, przez ten... Szczątek moment, kiedy może po prostu coś zrobić. On stara się właśnie wysłać te informacje. Dobra, nic więcej już tutaj nie ma. Natomiast tylko zebrałem amunicję na wszelki wypadek dodatkową. Prawda, bo nigdy nie wiadomo, czy nie będzie potrzebna. Wątpię szczerze. Ba, zaraz i tak znajdziemy dodatkowo, znaczy znajdziemy, zajdziemy tam i weźmiemy sobie dodatkową właśnie amunicję z że tak powiem przydrożnego nie wiem, jak to nazwać. To jest po prostu skład, w którym się uzupełnia amunicja. These beings hate the light, am I correct? You should be able to turn on the lights and secure the area that way. Dobra, weźmy sobie, otwórzmy właśnie tutaj. Jak powiedziałem, zbierzmy całą amunicję plus baterię oczywiście również. I otwórzmy i spróbujmy uruchomić światła, tak jak nam powiedziała babka. I'll start looking for the
signal. Please head back. Chyba znowu już tak wszystko trafi, co nie? To dosyć możliwe. Chyba tak trafił rurę, co widzę. Fuck. Nie do końca góra, tylko bardziej właśnie. Właśnie ta ciemność znowu. No i cię dostał. Oh fuck. Dobra. To jest rzeczywiście światło, to jest jedyny sensowny wybór. Chodź, bym się chciał uzdrowić, co łaska. Oczywiście, no to było zbyt łatwe, prawda? Gdyby mogło tak wyglądać. No niedobrze, bo mam 1 HP. To jest problem. Znaczy, na długo tak naprawdę ten mrok tutaj nie zacznie nas znowu atakować, tak to długo jestem spokojny i bezpieczny tak naprawdę. Ale jeśli zacznie, to będziemy mieli problemy znowu. Cholera jasna, no. A u was jeszcze? Dobra, załatwione. Tutaj mamy... A, no tak, nie mamy jeszcze 40 stron. Ale to znaczy, że będziemy musieli w kolejnym podejściu, czyli będziemy to jeszcze raz. I w każdym miejscu będziemy po 3 razy, tak na to wychodzi przynajmniej. Z mojego logicznego punktu widzenia. Oh fuck, tego tym bym nie chciał, tak jak powiedziałem, oberwać. Specjalnie. Tutaj mamy, tak jak widzicie, kolejny rodzaj przeciwników. Dobra. Właśnie ci, którzy rzucają tymi granatami pieprzonymi. Dobra, to chyba wszystko, czy jeszcze coś? Jeszcze coś, to jeszcze jeden jest. Niestety. Ale okej, chyba już po wszystkim, tak mi się wydaje. Bierzmy wszystko, co się da. Jedźmy do... Pani, do Dr. Meadows. Dobrze to przeczytałem, oczywiście. Telewizora już nie skorzystamy, ponieważ można z niego skorzystać tylko raz. Niestety też nie ma tutaj żadnego światła. Ale już może tam u góry będziemy mogli skorzystać. Zobaczymy w praktyce. Natomiast ja sobie tutaj też zupełnie jeszcze amunicję do końca. Prawda, do setki. Też do setki, no do 100% oczywiście pojemności mojej. Znaczy raczej Alana. Gra wydaje mi się, że będzie bardzo krótka. To będzie na kilka odcinków dosłownie. Tak łącznie. Yes, I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. Nie brzmi sensownie, prawda? I learned to fight it with light, and dokładnie. I managed to contain it and free my wife, but I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways, and I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why didn't you simply...
I don't know, write yourself some superpowers. It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against this, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Dobra. Bardzo ją. Już. Nareszcie, dziękuję. Że mogę wziąć sobie wydruk z kartki. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. Dokładnie tak. Cóż, czas na kino samochodowe, czyli ostatnią lokację. Tam wydaje mi się, że zebraliśmy wszystko. Boję się, że tutaj mamy najmniej zebranych ogółem rzeczy. It did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Zobaczmy, czy tutaj od razu coś znajduje. I znajduje się, jak widać zresztą. Jest to niestety po drugiej stronie muru, z tego co mi się wydaje. Serena's probably out of her mind again. But I'm gonna need that key so I can get the power back on. Sunrise. That's Alice's film. Znowu ta babka jest chyba opętana i znowu będzie nam chciała... Powiem co zrobić. Ale najpierw zbierzmy tą stronę i ją przeczytajmy, tak mi się wydaje, że to będzie sensowne. Przynajmniej będzie to najsensowniejsza rzeczy, którą możemy tutaj chyba zrobić. Aktualnie jak wiecie. O cholera, zobaczcie ile nie mamy rzeczy. Ile nie mamy faktycznie stron. To change the world you must craft a blueprint for the new reality. Any work of art will do, as long as it's a genuine act of creation. That's what the energies of the dark place respond to. The results may be subtle and perplexing, or far-ranging and momentous. My area of expertise, the written word, gives much more precise results than music or interpretive dance would, for instance. But words can be extremely dangerous. Ja sobie pozwolę to już pominąć. Przepraszam, naprawdę. Ja bym to pomijał nawet szybciej, ale czasem chcę wam też dać możliwość po prostu przejrzenia sobie tego. You again. I'm really just here to get the keys so I can get the power back on. Do you want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife. Little wifey. Waiting at home for hubby. Or you could be the mailman. Or the neighbor. Drop the list. I'm already married to someone who isn't crazy, thanks. Oh. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. You should sit down or something. Try to stay calm. I don't want to be calm. I want to be nasty.
I want to be nasty. Someone in this place is taką postać. Yeah. Okay. You could do anything you want. You can use my. Let's not even go there. I was hoping that you'd remember more, but I guess that was too much to ask. Cóż, gdybym był Alanem, to nie byłbym sobą i na tym zakończmy próbę tej rozwinięcia tego wątku. Not a lot, to be honest, but I take it you do. Oh, yeah. Oh, yeah. Any conclusions you'd care to share, Ricky? Well, we've got free will, right? That's in the Bible and everything. Yeah, right, sure. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's gonna happen next. So o, tak, o nie, tylko nie rozmyślanie filozoficzne, bo to jest tragedia. I don't know, Ricky. I don't suppose you have considered the possibility that we're all here in the service of a greater purpose, incomprehensible to us, and that what we take to be is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard, limited in scope, element Night Springs, subject to the whims of unseen players, fragment, existing only for their entertainment. Fragment Night Springsów po prostu został opuszczony. Reflection of actual events that can happen elsewhere. Could it be that such is life in Night Springs? Dude, what? Food for thought, Ricky. Food for thought. Tak. To zdecydowanie pokazuje więcej. Więcej. Ja. Powiedzmy. Are you getting it yet, genius? Dużo jeszcze tych przeciwników tutaj na mnie czeka, czy nie? Szczerze, muszę tutaj pozbierać kartki. Jak ja zobaczyłem, ile mam tych kartek, to się dołamałem troszeczkę moją ilością ich po prostu. Ile tutaj trzeba? 30. No powinienem móc już to otworzyć. Coś tu znajduję tutaj. Cholera, jakiś gniany obrzyn. Przepraszam za słownictwo, ale naprawdę. Really? Gniany obrzyn po prostu. Za 30 kartek. Ja naprawdę na tym moim kochanym pistolecie maszynowym, to ja połowę świata zwiedzę jeszcze dalej. Czy jeszcze trochę. Dobra, to na razie nic więcej nie ma. Ogólnie wydaje mi się, że to jest największa lokacja spośród tych wszystkich trzech. To się może inaczej, największa pod względem tego, co można tutaj znaleźć. Tej kuszy jest jedna kartka, dobra. Tylko, że to jest chyba nowa. Bo jej wcześniej tutaj nie było. Jakby się tak w ogóle zarwało, to by było ciekawe, jakby taki nagły zwrot akcji. Widzicie znowu, zobaczcie, tam jest obserwatorium. I wychodzi na to, że gdzieś w tamtą stronę, jeżeli się nie mylę, powinna być ta wioska. To jest zupełnie inne miasto już jakieś. Dobra, zobaczmy sobie tą stronę przede wszystkim. Uwaga. I know who I am now. I know that I can write my own fate. Bright Falls taught me that. No, powrót do przyszłości, trochę. Giving into fear and complacency will only drag me down. The dark place taught me that. I'm no Zen master. I've not attained enlightenment. But I have learned to let go of the things that I don't need. I know that without that balance within, I become my own worst enemy. Now I strive for equal. Dobra. Okej. Okay. Przepraszam, znowu zostawię to na dłuższą chwilę, niepotrzebnie trochę. Natomiast teraz. Gdzie by się tu udać? Gdzieś w te okolice, najlepiej za ten billboard, może coś tutaj będzie. To najlepsze, bo dawno mnie tutaj w sumie nie było. Widzę już jedną kartkę na pewno. No bo oczywiście auta muszą zostać, no nie wiem, nie tak, w sumie auta zostały znowu opętane. Zaczyna się od nowa to samo, co zawsze. Dobra, panie, ja chcę iść po kartkę przede wszystkim. O, for fuck's sake, jeszcze wrony, naprawdę. Seriously. Dobra, reload. Zdecydowanie więcej tutaj poszukać tych kartek, no bo wiecie jaka bieda totalnie nie jest z tym akurat. Dobra, gościu poleciał. O, jaki ładny drag roll jeszcze. No nie drag roll, jak się nazywa to. Cholera. O nie, teraz, przepraszam. A jak widzicie, troszeczkę byłem skupiony na czymś innym. Tak troszeczkę nawet bardzo. Okej, wydaje mi się, że tutaj chyba już nic więcej nie znajdziemy. Dojdę tylko do końca tego murku. Tak, zdecydowanie to już nic więcej nie ma dla nas interesującego.
W takim razie tak, zobaczmy tą stronę, którą znaleźliśmy. It's obvious that for all his power, Mr. is an agent of another greater being. The dark place he came from is full of terrible alien intelligences, dark presences. Wydaje mi się, że nie jest, więc pan Skrzydł jest trochę bardziej Alanem, który nigdy nie wychodził, że tak powiem, Alana właśnie, jego po prostu tą drugą stroną jego. He'll take over my life. Tą złą stroną człowieka, może tak powiem. He already uses my name. He'll become Alan Wake in every way imaginable and corrupt. O tyle, ile teraz gramy normalną tą częścią Alana, tak tamten pan Skrzydł to jest ta jego alternatywna część. Przynajmniej ja to tak rozumiem. Tak mi się przynajmniej też wydaje przy okazji. Szukam tutaj po prostu jeszcze jakichś kartek dodatkowych, czy też czegokolwiek absolutnie. Ale tutaj chyba już nic nie będzie więcej. Ale to niedobrze, bo to oznacza, że mam okropnie mało kartek. Nie mogę ich już więcej niestety znaleźć. To jest dla mnie problematyczne i to dosyć bardzo. Naprawdę jestem... Chcę w tej części skompletować wszystkie kartki. Choćbym miał, nie wiem co zrobić. Stanąć na głowie, to chcę wszystkie kartki skompletować, bo tutaj się przynajmniej da. Na poziomie normalnym w sumie. Dobra, czy tutaj mogę już włączyć zasilanie, znaczy, przepraszam, a nie, muszę najpierw włączyć zasilanie, bo też bez zasilania jak otworzysz, człowiek, który jest na elektronice. Chcę otworzyć zamek szyfrowy bez używania, prawda, nie kodu, tylko bez zasilania. Brawo ja. Ale widzę, że już znajduję pierwszą stronę, którą na przykład przeoczyłem na pewno. To jest na pewno stara strona. Nie ma szans, żeby ona była już teraz tutaj. Chociaż nie. O, to myślę, że jest nowa. A weapon that can put an end to this. A blueprint to a new reality. All I have to do is survive long enough to use it. My arrival from the dark place will be painful and difficult. These pages may be lost. But one way or another, I'll send the parts I really need to myself. If I make it outside, I have a chance. Czekajcie, wiecie co? Jeśli dobrze zrozumiałem teraz, to jest rzeczywistość wykreowana przez Alana, który aktualnie siedzi ciągle w Brightfoss, w tym domku pod wodą, tak jakby w tej mrocznej otchłani, czy tam ciemności, czy jakkolwiek inaczej to jeszcze nazwać. Przynajmniej, jeżeli dobrze rozumiem. I on cały czas tworzy, wysyła sam do siebie, sam do swojego bohatera, tak jakby, którym właśnie gramy, te wiadomości. I te wiadomości, które on też dostaje, to są wiadomości, które przebijają się przez mrok, czyli tak jak powiedziałem, w tej teorii wszechświata, przepraszam, wielu równoczesnych wszechświatów, tak samo tutaj to działa, że przez te smyki, powiedzmy, właśnie te informacje się są przekazywane, tak? W jakiś sposób. Są też, jak widać, zaburzone, chociażby przez to, co widzieliśmy przy Night Springs, tak? Łapka pana is set for me is as simple as it is impossible. Whenever I reach him, he sends me back to the beginning of the maze. It's a loop in time. I go through it only to end up where I started. There's a brutal genius to it. If I die, it's over for me. If I survive, I end up where I started. Sooner or later, the odds will catch up with me. And in the meantime... Okay, to już zrobiliśmy. Ja tak patrzę na czas, bo mamy go dosyć mało. Ja chciałbym zrobić, kurczę, właśnie jak najwięcej tej cholerka. Tylko, że niestety no nie mogę ze względu na to, że mnie bardzo mocno tutaj ogranicza to, że no nie mam tych pieprzonych stron, które chciałbym naprawdę szczerze zebrać. To jak najszybciej przy okazji. Może gdzieś tam na dole jednak je zostawiłem, bo jak widzę, że tutaj praktycznie cały czas znajduję nowe. Pytanie, czy na pewno to zebrałem co mogłem z okolicy? Pewnie tak. Tam jest ta skrzynka, której jeszcze nie otworzymy przez pewnie długi, długi czas. Żona chyba była za 45 stron, czy coś takiego. Tutaj natomiast obiegłem całość tego w kółeczko dosłownie i nie ma tutaj absolutnie żadnej nowej strony. W takim razie no, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu przejść, wydaje mi się, dalej. Chociaż jeszcze, wiecie co, jedną rzecz sprawdzę, tak delikatnie po prostu pójdę w tą stronę. Damy na 100%, na milion, miliardów procent, tak dokładnie. Pewno to już nic nie ma. Chciałem sprawdzić, czy w tym aucie przypadkiem czegoś nie będzie, ale nie. I tak, możecie mnie zhejtować za to, że tak latam z tymi stronami, ale to jest naprawdę dla mnie ważne. Uważam, że tutaj znajdowanie tych stron w tej części jest dużo łatwiejsze, to po pierwsze, a po drugie bardzo fajnie buduje historię, lepiej niż w jedynce, tak jak powiedziałem już zresztą. Więc uważam, że to jest po prostu jedna z kluczowych rzeczy, którą tutaj trzeba robić. Oczywiście znowu on, w tym miejscu znowu. Czyżby to, że biegać sobie do woli, to jest właśnie nawiązanie do tej słabej kondycji Alana z pierwszej części? Możliwe, znaczy no do słabej kondycji. Długo nie mógł za długo biegać, bo dosłownie biegał bardzo króciutko i bardzo szybko męczył.
Dobra, reload. O cholera. Zauważyłem go w ostatniej chwili. Raczej ich nawet. Tylko jego. Fuck. O, ja mnie odrzuciło. Śmiesznie. A chyba wszyscy już pokonani, tak więc... Zobaczmy, czegoś nie ma tutaj w okolicy. Tak naprawdę bardzo, bardzo wielu stron mi brakuje. Jest coś może poza murami tego dziadostwa, co? No. Niestety nie. A, w takim razie wróćmy tam do tej skrzynki, albo raczej w jej okolice. Jeszcze przejdziemy tam gdzieś w tamtą stronę, prawda? Zobaczymy, czy tam czegoś nie ma. Wkrótce zakończymy odcinek. Wiem, znowu przedłużam, ale to dlatego, no bo mam jakiś inny wybór, no niespecjalnie. To tak jak mówię, zrobić jak najwięcej, po prostu wycisnąć z tej gry ile się da tylko, nie? Też w sumie dużo tutaj nie pójdę, bo niestety, ale no właśnie, jest to odgrodzone. W takim razie dojdźmy do kolejnego chociaż checkpointu i tam zakończymy odcinek. Mamy bardzo mało kartek. Zobaczcie, no, ile nam brakuje. Tej mamy dwie by nam brakują w ogóle z poprzedniego, tak mi się wydaje. I jeszcze nam brakuje raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu teraz. Jeszcze gdzieś to są te dwie kartki, których nie znaleźliśmy. A które powinniśmy byli znaleźć. Zobaczmy. O, już widzę jedną. Pytanie, czy ona jest teraz, czy też nie. A może teraz po prostu się tutaj pojawiło więcej. Też może tak być, bo wcześniej ich tutaj nie było bardzo wielu. Tego co mi się wydaje. A przejdźmy się tutaj, bo czemu by nie. Zdobędźmy je, przeczytajmy je i zakończmy odcinek wtedy. Tak jak powiedziałem, jest tutaj to. W przeszłości, teoretycznie. It eats at your mind. Wants you to succumb to madness. Your own thoughts can turn against you. Every shadow conceals a threat that attacks at the slightest sign of weakness. You're under endless assault. Every day is a struggle for survival. But I've learned to take care of myself. I focus on Alice. I on za wszelką cenę chce dojść do Alice. W sensie, tak jakby kieruje się swoimi uczuciami do niej, tak? Dobra, tą ostatnią stronę w takim razie zdobędziemy, przepraszam, ostatnią, którą widzę do tej pory, stronę, zdobędziemy w kolejnym odcinku. Ja tylko dojdę do światła, gdyż tutaj mamy checkpointa, plus sobie wyleczę HP. Mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie kolejne odcinki z Alana Wake'a. Ja tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.